Witajcie! Dzisiaj żółta na tapecie, podobnie jak wczoraj, bo zobaczcie, powietrze schodzi z tylnego koła lewego i to jest być może to, że ona się tak mi bujał się, jak ja tu mówiłem, że kuleje na lewą stronę, być może tam za mało powietrza, teraz jest trochę widać. No i sprawa wymiany napędu linki, no bo domyślam się, że to może być albo to, skoro linka nowa, ten zegar i tam wyglądało, że jest bardzo ładny, wszystko w porządku, no to zostaje tylko linka. Więc zabierzemy się za odkręcanie. Aha, bo tutaj potrzebuje głębszy klucz. A tu z kolei... Pasuje to czy nie pasuje? O! O! Nie, to jest, słuchajcie, na grzechotkę. Tu widzę, że nie ma miejsca. Ale zaopatrzyłem się przy okazji w płaski. Jeden błąd tylko, słuchajcie, tutaj jest. Że jak byłem w sklepie, nie kupiłem uszczelki. I będę musiał sobie jakoś poradzić. Jak będzie tu, mam nadzieję, że ta uszczelka będzie, uda się ją w całości zjąć, no i wówczas przesmaruję tylko i wyłącznie tym smarem tą uszczelkę i będzie trzymało, a jak nie, no to zdejmę to wtedy jeszcze raz i założę zgodnie ze sztuką, jak to się mówi. O. Kurczę, słabe dojście tutaj jest do tego. O, dobra, jedna jest. To ją tutaj. I teraz tą spod spodu jakoś trzeba będzie, ale to nie będzie takie proste i tu trzeba chyba inny klucz. Idę, poszukam, może coś znajdę. Dobra, klucz znalazłem. Taki, mam nadzieję, że ten będzie dobry. Zobaczymy to, bo nawet nie wiem, czy to na dwie śruby, czy na trzy, ale fajnie by było, jakby na dwie było. Nie wiem, czy potrzebnie, czy nie, ale ten obrotomierz to musi działać. I jeżeli linka nowa, no to by został wtedy tylko zegar, że jest uszkodzony. Będę musiał go jeszcze raz wziąć na warsztat i jeszcze raz go przejrzeć dokładnie. O! Dobra. Jest i druga śrubka. No i teraz to... O, jest, dobra. Pyk. Uszczelka chyba została tam. Tak, tu jest uszczelka i nawet bardzo ładna. Nieuszkodzona, co mnie bardzo cieszy. Teraz zakładamy ten napęd. Zobaczymy. Bo wtedy w razie czego pozostanie, tak jak mówiłem, już tylko i wyłącznie. No ale co to jest? Znowu jakaś niespodzianka? Aha, jeszcze przyjrzymy się temu. O co tu chodzi? Muszę iść po szmatkę. Zaraz oczyścimy ten stary i zobaczymy, o co tu chodzi. No słuchajcie, zamontowałem już nowy ten napęd linki. Dwie śrubki, słuchajcie, tylko wszystko w porządku. Ale przy okazji pokażę wam, o co tu chodzi z tym starym napędem.
Mam nadzieję, że to będzie widać. Widzicie tutaj, to wyjechane to jest. To powinno być na ostro, jest takie pozaokrąglane. Widzę tutaj te rzeczy, te ostre kanty, co miały być, one są sklepane. Tam były, to w tym nowym jest tak ładnie równo. No i przez to ta linka, słuchajcie, tańcowała czasami. Gdzieś tam zahaczyło, to ją obróciło. Ale tak to napęd jest ogólnie dobry, tylko tutaj to jest skaszanione. No i tyle. Co wam mogę powiedzieć? Tu są jakieś numery, więc to można przyjąć, że to jest oryginalna część ursusowska. Na tych, które kupiłem, to wiadomo, że to będzie indyjskie albo co innego. No ale mniejsza z tym. Zobaczymy, czy będzie funkcjonowało. Tymczasem założymy linkę. Ale żeby założyć linkę, muszę założyć kamerę. O, mam nadzieję, że wszystko widać. Teraz weźmiemy tą linkę, przełożymy tak, jak ona tu ma być. Pod zbiornikiem, żeby cię się tam nie chciała zaplątać w coś podczas pracy. Jeszcze ten pierścionek, żeby stamtąd wyjąć. O! Dobra, jest pierścionek. No i teraz przekładamy linkę. Aha, jeszcze widzicie, tu trzeba odkręcić to zabezpieczenie, żeby tu się nie... To jest... Nie kurzyło tam, widzicie to? Ten kapturek taki. O! On się nie odkręca, tylko się wciska. Dobra, okej. A jeszcze zobaczymy, czy linka tutaj jest. No jest. I ona tam nam musi pasować. O, dobra. To jest. Tu, żeby to nigdzie nie ocierało. Widać, że jest w porządku. To teraz zabierzemy klucze, odpalamy 60 i sprawdzimy, czy jest ok. No zobaczmy. Wszystko mokre. No nie ma jak robić, niestety, słuchajcie. No ale trzeba sobie jakoś radzić. Wykręcę ją tu i zobaczymy, czy tu się kręci. O, jeszcze raz odpalimy. No i nie kręci się. Patrzcie, linka się nie kręci. A może... No jest do końca. Jeszcze raz spróbujemy. Dlaczego to nie chce współpracować? Żurawie, zobaczcie. Ekstra, co? Koniec grudnia i żurawie mamy tutaj. No nie chcę. Ciekawe, o co tu chodzi. Macie jakiś pomysł? Myślałem, że coś z zegarem może być, ale jeżeli tutaj ona się nie kręci, no to tu jest wszystko w porządku, na to wygląda. No i co, że tam w środku coś? Czy by nie sięgała? Dobra, jeszcze raz. Takie proste rzeczy, zobaczcie, a tyle
sprawiają problemu. Dolinka jest tutaj i ona już dalej nie wyjdzie. Może nie sięgać? Wiecie co? Ja wam powiem tak, ja do czerwonej kupiłem to jeszcze jedno takie, ten napęd. Nie chciałem nic mówić, ale oprócz tego napędu, słuchajcie, gdzie on jest? O, to ja do czerwonej jeszcze też wam pokażę. Kupiłem to. No i mam nadzieję, że będzie gitara. A tu jest jeszcze jeden ten napęd. O, widzicie? I tutaj pokażę wam właśnie jeszcze porównam z tym starym. Widać to dobrze? Jak tu jest wyklepane, a tutaj takie na ostro. Także to przez to może nie działało, ale zaczynam mieć takie obawy, że to, czy to na pewno przez to. Tu się kręci. Widzicie? Aha. Czyli jakbym to dotknął, to będę wiedział, czy się kręci w tym. Jeżeli się nie kręci, to znaczy, że przyczyna jest gdzieś indziej. I trzeba ją tylko namierzyć. Czyli to zdejmujemy. O. To zdejmujemy. Lepiej to wyjmiemy, żeby w razie czego się nie chciało zaplątać w pasek. I teraz jak tu jest na wierzchu takie coś. A więc odpalamy. Czyli tu się kręci, to znaczy, że napęd jest ok. To co to jest możliwe? Że linka? No nie chce mi się wierzyć. Przecież linka ona ma się tylko kręcić, ona tam nic więcej nie robi. Chyba, że to miało być odwrotnie zamontowane, linka. A to też spróbujemy, jak już jesteśmy, no bo nie ma innego wyjścia. Już tutaj nie ma filozofii, słuchajcie. Robimy to tak, jak myślałem, że to nie ma być. Ale kto wie? O, to jest teraz na pewno do końca. O. No i teraz to podłączymy tutaj w ten sposób. No i zobaczymy, co to będzie z tego. Jeszcze jedna rzecz, bo licznik się nie rusza. Sprawdzimy, czy się linka rusza. Rusza się. Widzicie? Możliwe, że zegar. Zatem zdejmiemy zegar. No i słuchajcie, miało być do czerwonej, idzie do żółtej, bo no wygląda na to, że tamten zegar jest jednak niesprawny, muszę go jeszcze raz rozebrać i zobaczyć, bardziej mu się przyjrzeć. No a ten nowy, no to słuchajcie, istnieją ogromne szanse, że będzie działał. Bardzo byłoby fajnie, jakby działał. O, pyk. Teraz go tutaj zapakujemy. O! Nie ma w tych nowych, słuchajcie, zauważyłem, że nie ma
tej blachy właśnie tej do trzymania zegara. No i a w tych z kolei indyjskich jest, bo facet mi też proponował indyjski, tylko że ja nie chciałem, bo mówię, tu wszystko ma być tak, że od Ursusa, ja sobie biorę indyjski zegar. No jak ktoś chce i komuś nie przeszkadza, to czemu nie? No akurat, jeżeli one są dobre, bo nie, oczywiście te od temperatury, to podobno jakaś jest kaszana. I zresztą widzieliście, że tam, szkoda słów, nie będę do tego wracał. Natomiast przy takim zegarku obrotomierza, no to tutaj chyba nie ma jakiejś tam specjalnej filozofii. No, dobra, to dokręcimy. A zegarek musi się trzymać porządnie, żeby po drodze nie wyleciał. Jak to tam dojście, widzicie coś? No nie mam takiego długiego nasadowego. Oj, on tutaj się kolibie, nie podoba mi się to. Ale czemu, bo tam to jest za długie, czy co? No niestety. Dobra, zobaczymy na razie, czy ten, bo i tak nie mam w tej chwili jak tego zrobić. Tu jest do kontrolki. A to by się przydało z jakimś plusem połączyć, tylko nie wiem jeszcze jaki, muszę jakiegoś plusa znaleźć. Ale na razie istotą sprawy jest to, żeby działał. O, widzieliśmy tak, napęd mamy nowy, linkę mamy nową, sprawdziliśmy, linkę działa. No to słuchajcie, ja nie wiem, co tu może jeszcze się takiego wydarzyć, żeby ten zegar nie działał. No naprawdę, zobaczmy. I... nie działa. Nowy zegar. Wniosek. Linka jest do luftu. Innej przyczyny nie widzę. Czyżby ona była za krótka, czy co? Znaczy w sensie za krótka tu w środku, że ona nie wystaje stąd za bardzo, może powinna bardziej wystawać. Ale numer. No i nie zrobię tego. Taką prostą rzecz, słuchajcie. Ale ten zegar jak już tutaj jest, to zostawię. I co? Trzeba będzie zamówić linkę. Tak jak mówi Franek, kimono, tak, z tego, z internetu, tu na razie ją tak zostawię, żeby to się nic nie działo z tym, no bo wygląda na to, że ja nie wiem, po prostu nie mam pomysłu już, co tu może być takiego jeszcze. No tu jest, nie da się tego źle założyć, słuchajcie, no. To jest, odwróciłem ją. Teraz się kręci, wtedy się nie kręciła, czyli musi być w tą stronę. No ona musi, kurczę, funkcjonować. Nie rozumiem tego w ogóle. Nie działa, nie działa. I co teraz? Znowu się okazało, że te części z kosmosu, że tak powiem, w tym przypadku linka, nie nadają się za bardzo do czegokolwiek.
No i tyle, no. Miało być fajnie. A wyszło jak zwykle, jeśli chodzi o te elementy. No co z tego, że tanie? Dzwonię do internetu i niech oni tam mi coś przyślą. Bo tutaj to ja nie widzę możliwości współpracy z tymi sklepami. Że trzeba będzie podjąć radykalne kroki, słuchajcie, dotyczące zakupu na przyszłość wszelkiej maści części. Wszelkiej, dosłownie. Nie będę tego robił tak, że pojadę sobie do sklepu i kupię, co tam jest mi potrzebne. Bo nie ma tego, co mi jest potrzebne. Bo to jest tylko taka atrapa, wiecie. No, nie jest mi to do niczego potrzebne. Ja potrzebuję linkę, a nie atrapę linki. Także przykro mi, chciałem wam pokazać, że licznik działa, ale wam tego nie pokażę, bo nie działa. Dobra, to zostawiamy tu. Aha, bo to miało być, o, to tak. No i co? W każdym razie fajnie by było, jakby to zagadało. Próba była, wiadomo, że tu linka, tylko i wyłącznie linka siedzi. Ale tymczasem jeszcze zobaczymy jeszcze jedną rzecz. Otóż odpalimy ciapka. No, skoro się nie udało zrobić tego licznika, to tymczasem kończymy ten odcinek, a w następnym zapraszam was na akcję Ursus C325 i będziemy przewozić zawieszenie przednie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.